właśnie w takich agregatach z tą kurczą tabletką, to jest opornik taki. To kurde lubi być uzbrojenie aluminiowe. On tu już jest, widzę, walnięty nieźle. No i rozetniemy, zobaczymy co to za gówno jest. No zobaczcie, do czego się kurwa szlak trafia. Do czego się kurwa posuwają w agregatach od lodówek. No jak to może kurwa lodówka działać na takim kurwa uzbrojeniu? Przecież to jest kurwa głowa woli. Bańka jak byk, gruba, a to jest kurwa nic nie warte. Chuj, jakiś chiński wynalazek. Tak nas kurwa jebią, ile wejdzie. Ktoś mi powie, że klnę. Klnę, bo przecież kurwa to szlak trafia. Ciekawe, ten następny rozetniemy. Zobaczymy, co to. Chuj, bez którego to roku. Made in nie widać. Stargane. Może i nie. Germany, cholera wie, no. Dobra, rozcinamy. Następny. No i tu zobaczcie. Rozciąłem rosyjski agregat. Ile tu jest drutu i to jest mniej, nie jakieś gówno. To porównanie żadne. No także, tak jak mówiłem poprzednio, że rosyjskie rzeczy są bardzo dobrej jakości. No i przede wszystkim miedź, to jest miedź prawdziwa, nie jakaś tam mieszanka. Bo czasami chińskie rzeczy są na miedzi, ale to miedź, ja nie wiem, z czym ta miedź jest mieszana, ale to jest chłam, tak samo. No, chciałem wam pokazać porównanie starej produkcji. To jest transformator od prostownika do ładowania akumulatorów. I to jest produkcji rosyjskiej. Zobaczcie, jak to jest wspaniale zrobione. To jest wszystko na miedzi, nie ma żadnego oszustwa. Teraz kupując prostownik na przykład gdzieś tam w sklepie, okazuje się wielkim chłamem. Pomijając te prostowniki inteligentne, które są, wiadomo tam, jak one są produkowane, ale mówię o tych zwykłych. I to jest tak samo, na pewno aluminium, jakieś gówno, przegrzewa się pewno przy ładowaniu. I to jest rosyjska technologia. Tak mówią, co rosyjskie, to lipa. Nieprawda. Mam bardzo duże zaufanie do tych starych produktów rosyjskich. Jest to super sprawa, no, super sprawa. Dobra, bierzemy to, już rozciąłem ten... tą część odciąłem, a resztę trzeba wybić. Po prostu zbieram kasę, bo na tym, na składnicy złomu jest wózek inwalidzki i tam są dwa silniki, sterownik, akumulatory dwa, z tym, że akumulatory to są padnięte na pewno, ale chodzi mi o ten, tylko jestem ciekaw, czy mi zezwoli w ogóle to rozkręcić, bo to leży tam gdzieś w dziurze rzucone, bo gdyby oni nie kazali tego rozbierać, to podejrzewam, żeby to stało gdzieś tam koło ich budy. To jest po prostu ta składnica złomu, gdzie kupiłem tą hulajnogę. Dobra, bierzemy się za robotę. Powiedziałem wam to, co myślę o tym wszystkim. Teraz, aha, jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj na YouTubie, ktoś tam napisał mi, że kupił spawarkę MAA i TIG, nie wiem, nie, z podajnikiem drutu, nie będę wymyślał. I co się okazuje, że rolki są z plastiku, no masakra. No przecież to jest fakt, że on zapłacił groszową sprawę, no ale to znaczy, dlaczego my mamy tym złodziejom chińskim dawać kasę na zbrojenia i oni się bogacą, a nas w dupie mają. Wózek inwalidzki, ale one są zazwyczaj bardzo wolne. Patrzę tu,
sterownik. To są pewne akumulatory, kurwa, nie wziąłem sobie śrubokręta. Mija się to z celem. Na ostatnim filmie ktoś tam zwracał mi uwagę, że drut w bawełnie to nie ma czegoś takiego, tylko w jakimś tam innym materiale, a szkło w szkle jakimś tam, no nieistotne, to niech sobie zobaczy. To jest bawełna, to używali w rosyjskich spawarkach i ona jest nawijana spiralnie, raz w jedną, a potem w drugą. Także to się nie rozsuwa. Tak to wygląda. No, byłem dzisiaj na złomie i zaraz wam pokażę, co kupiłem. No, otóż to pilarkę. Ona jest tak z zewnątrz, to ona nie jest taki zły stan. Trochę taka ściorana jest, utoplana w błocie. A natomiast gdybym wzięli ją, ja nawet nie sprawdzałem, aż odkręcimy, to odkręcałem już i chcę wam pokazać, w jakim to stanie jest. Stan naprawdę bardzo dobry, tylko z zewnątrz trochę takie ucierane. O, no tu wewnątrz widać, że ona nie jest taka ścierana. Po prostu muszę wykręcić świecę i zobaczyć, czy ona ma iskrę w ogóle. To szarpa, wszystko działa. Kompresja jest bardzo dobra. Jutro muszę iść do garażu i paliwo, zalać paliwem. Natomiast mam taki olej Stila. No niby jest zalecany do tego, do tych pilarek olej nad, ale jaka tam prawda w tym, to podejrzewam, że to on jest takiego samego koloru jak to, tego Stila. Także to myślę, że się nada. No. Po prostu dzisiaj to jeszcze rozkręcę. Tu ma 2 kW. A tak to wygląda. No. O, oprócz tego kupiłem takie dwie sprężyny. O, tak to wygląda po odkręceniu dekla. No, trochę zasypione jest. To trzeba wszystko odkręcić. A tu jest piach, kurczę. No ktoś się tym obchodził niezbyt ciekawie. Wszystko jest tu niby ok. No. To sobie z tym poradzę. Jakoś tu muszę znaleźć klucz, kurde, do świeci i sprawdzić tą iskrę. No co, no. Inaczej to nie będzie, no. No i takie 4 oprawy. Nowe to są. A mam żaruby takie do oświetlenia, będę coś nagrywał. Także one takie dosyć solidne są. No za wszystko, za tą pilarkę, to siedzenie zapłaciłem 35 zł. No myślę, że cena jest bardzo dobra. No to trzeba będzie tą pilarkę porozkręcać, te plastiki, no i wziąć się za czyszczenie.
Takie siedzenie w bardzo dobrym stanie, jedynie tu ktoś, jakiś kurwa głupek, przypierdolił, przyspawał. Trzeba będzie to odciąć. Tylko trzeba tu coś podłożyć i odciąć. I wyszlifować, żeby to było. Jeszcze ktoś tak spawał, nie miał pojęcia chyba o spawaniu posmarkane. I trzeba będzie to doprowadzić do porządku. Bo moje siedzenie w rowerze to już pożal się Boże. I takie oprawy, 4 sztuki, nowe, to są nowe oprawy. Mam takie żarówy wielkie, a nieraz coś nagrywam, to takie żarówy to wskazane są. Teraz wam pokażę ciekawą rzecz. Ktoś prawdopodobnie umarł, no to jest przykre mówić o tym, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi. No, chodzi mi o tą maszynę. Bardzo ciekawy model. To jest klasa 82, no ale klasa 82, klasa 82 to jest różnica. Pięknie zdobiona jest tutaj. Lew taki. Z tyłu ma silnik. Ten pasek taki trochę do kitu. Ona jest na szyciu, co prawda, no. I ona ma jakąś zaletę. Tu od spodu nie będę tego już obracał. Jak chcemy założyć grubą igłę, to można tu poluzować i ustawić chwytacz względem igły, całym bęben. I to jest fajna rzecz. No, no naprawdę pięknie zbyt. Z tego tam był stół cały, bo to u mnie w podwórku. Multi Imperial coś tam. Ja źle mówię. Imperial. Plete głupoty. No, stan ładny. Nigdzie nie jest jakaś zardzewiała. Także z tego będzie ładny pożytek. Zobaczymy, jak mi ona się znudzi, to ją sprzedam i tyle, no. To by było tyle z moich wypraw. A telewizor LG. Taki dosyć przyjemny, z polskim ekranem. Ja będę się więcej powtarzać takich tego i pralka. Moja pralka jest pamięta, więc wezmę ją. Z uwagi na to, żeby jakoś poprać sobie ciuchy. Ktoś wyrzucił pełno długopisów, pewno nie piszące. Czerwone, czarne. Cholera wiem. Nabrać to ludzie dostał. Co dalej? Mazaki, żeby były czarne, to a, takie. Żaden z nich nie pisze. Może być, że tu jest zimno. Dlatego nie piszą. To są takie sprężyny. Kto wie, że one nie będą pasować. No szczotki jakby to wymienił. No brań. A to co? Tak mi się wydaje, że to jakieś poprodukcyjne. No chłam. Mi wydaje. Brał taki dziadeczka do domu. Dobra.
dajmy sobie spokój. No to trochę kabli miedzianych do prucia. Tu jeszcze jest, a to jest aluminiowy, to nie. To jest aluminium, to widać po wadze. Miedziany wezmę. No, chciałem wam pokazać ludzkie chamstwo. Byłem z psami na spacerze i wyniosłem śmieci, patrzę, ponton. Ale był zwinięty tak, a był trochę przymarznięty. I przyniosłem do domu i zobaczcie. To jest celowe działanie. Pompowana podłoga, pocięte nożem. Tu tak samo jest pocięte. To nie znaczy to, że mnie tak mówię, bo nie skorzystałem, ale no dajcie spokój, no. Kurwa, zniszczyć, a nie dać nikomu. To jest najgorsze chamstwo, jakie w ogóle można spotkać. To jest chyba jakiś jednoosobowy, no ale tak poniszczyć to, no głowa boli. No. No, to tak samo jest przecięty, to jest nożem do tapet prawdopodobnie. Celowo, no celowo. No ale co tam. Najwyżej wezmę sobie tylko te tu mocowania. No zobaczymy, może się tam do czego przydadzą mi. A resztę wyrzucę nazad. Ano, w dobie obecnej ludzie są chamscy, bo wielokrotnie na śmietniku widziałem, nawet telewizor czy coś, to ktoś nawet do tego stopnia, że kartkę napisał. Sprawny i tak dalej, i tak dalej. No ale są ludzie i ćwoki. No, też zostawił jedzenie, sałatka. To pieski sobie zjedzą. Dlaczego by nie? No, jak się ludziom powodzi, babka, pączki, rogale i jabłka. Natomiast byłem na składnicy złomu w sprawie tego wózka inwalidzkiego. Kurczę, ale niestety nie ma już. No to szkoda, no. I po drodze wjechałem na śmietnik, a teraz jadę na drugi złom zobaczyć, co tam mają ciekawego, i do domu, bo jest bardzo zimno. Tu pracowałem wiele lat temu. Tu był komis. Wspaniały komis RTV. No co z tego, no. Szef zmarł. Tak to wygląda, ktoś to potem wynajął. Ten murek to ja pamiętam robiłem. Jeszcze nie miałem pojęcia, jak ten murek kłaść, no ale jedynie tylko to zostało. No szkoda, no fajny, wspaniały komis to był. Tak się kończy sprawa fajnych sklepów. Potem tam w oddali było przeniesione druki. Bo ten komis sprzedawał tak samo sprawy papiernicze i druki dla zakładu. I tak to by było tyle.